Dzisiaj same msze, proszę Państwa, msze. Tak, muszę dzisiaj sam. Wielokrotnie na ten temat rozmawiałem, to tym, że prowadzę wiele rozmów międzynarodowych. Rozmawiałem nawet ostatnio z Monachium też na ten temat, z panem senatorem Macroną, chociażby dosyć szczegółowo z innymi politykami. Po prezydencie Andrzeju Dudzie i Marcie Kaczyńskiej wkrótce pod wieżą srebrnych dzwonów hołd parze prezydenckiej oddała delegacja polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawicieli miasta. W tym samym czasie z rynku głównego przed Krzyż Katyński pod Wawelem przeszedł biało-czerwony marsz pamięci. Uczestniczyło w nim około 100 osób. W informacjach dnia akt oskarżenia dla porucznika podejrzanego o szpiegostwo. Prokuratura w Warszawie sporządziła akt oskarżenia przeciwko porucznikowi rezerwy Piotrowi C., służącemu w 36. spec-pułku, dowiedział się portal Polskie Radio.pl. Za czasów rządu Platformy Obywatelskiej służba kontrwywiadu wojskowego podejrzewała żołnierza o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie postawił mężczyźnie 4 zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczy gromadzenia i przechowywania papierowych oraz elektronicznych dokumentów w celu udostępniania ich obcemu wywiadowi. Tłumaczy portalowi Polskie Radio.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Dykański. Pozostałe zarzuty dotyczą samowolnego zabrania 3 sztuk amunicji z terenu jednostki wojskowej, posiadanie jej bez wymaganego zezwolenia oraz niewłaściwego przechowywania dokumentów o charakterze niejawnym. Najsurowsza kara, jaka grozi podejrzanemu za popełnione przestępstwa, to 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie śledczym. Policjanci z Rzeszowa i Lublina rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją marihuany. Skonfiskowali ponad 6 tysięcy roślin konopi oraz blisko 215 kg suszu. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków szacuje się na 10 milionów złotych. Nielegalna uprawa prowadzona była w dwóch miejscach, jak informuje rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Dabasz. Przed kilkunastoma dniami funkcjonariusze weszli do budynku znajdującego się w miejscowości pod Warszawą, gdzie zabezpieczyli użytki. Wydzielonych w tropach znajdowały się rośliny w różnych fazach wzrostu, od niewielkich sadzonek do roślin, które były już niemal w pełni dojrzałe. Policjanci zabezpieczyli ponad 5000 krzewów oraz 200 kg suszy. A w dół czekali było wyposażone w urządzenie, które służyło do rozświetlania, nawadniania, do wentylowania. Wartość samych instalacji może sięgać nawet 700 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Wietnamu w wieku 30 lat, którzy tam mieszkali i zajmowali się uprawą roślin. Zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania i wytwarzania narkotyków, którzy zostali aresztowani na 3 miesiące. Dziś ogólnopolski dzień trzeźwości obchodzony jest w poniedziałki poprzedzające Wielkanoc i ma być okazją do zwrócenia uwagi na problemy i zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu. Od początku kwietnia policja zatrzymała na polskich drogach prawie 1930 zmotoryzowanych prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Aby ograniczyć zagrożenia wynikające z jazdy po pijanemu, policjanci organizują cykliczną kontrolę pod hasłem Trzeźwy Poranek. Akcję profilaktyczną wśród młodzieży organizuje z kolei Podkarpacka Służba Więzienna. Od 18 kwietnia w szkołach prowadzone będą spotkania z młodzieżą pod hasłem Trzeźwym Okiem, podczas których skazani za spowodowanie wypadków pod wpływem alkoholu będą przestrzegać młodych ludzi przed piciem. W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur, a w godzinach popołudniowych przelotny deszcz i burza. Temperatura maksymalna od 17 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie. W tym serwisie to wszystko, kolejne punktualnie o 12. Zapraszam. Telewizja ma rację i teraz chyba się tutaj bardzo niepoprawnego, ale
przytrzymuje, to może być innego. Już abstrahując od tego, że w takim razie, jak mieliśmy do czynienia z amerykańską agresją w Iraku, to strefa w tym broni chemicznej, no to tylko na wsparcie posiadania, no to pamiętamy, co z tego wyszło, nic dobrego. Ale przepraszam, no to wszystko jest tak naprawdę tą agresją. Natomiast wiadomo, że z punktu widzenia rodziny, które jest przygodnie, które bomby są świetne, no to nie proszę, ale to też musimy dalej powiedzieć, że to jest nas do tego, która strona konfliktu jest tak, no bo jest nie sytuacja, która dobrze do nas zagarniła Amerykanie, bo to jest taki głos, to jest dużo, albo w tym momencie powiedzmy, albo dobrze, że Rosjanie wreszcie się nas robią, nie bombardują, nie ma się to oczywiście tam tylko tylko samym. A to tutaj rzeczywiście nie doszło do życia bronicznego, natomiast ja się zastanawiam, nie wiem, co mówiąc, jaki sens w ogóle jest w tym używaniu tej bronicznej niż obniżować tego jednostki cywilnej. Ja tego nie wiem, zastanawiam się. No i w momencie, kiedy wie, no bo przecież jeżeli mówimy, że to Trump jest nieodpowiedzialny, w tym co robimy, to przecież nie wszystko wie, czy go tym bardziej wie. No to jaki byłby sens zgadzania na protest przed czegoś, to może się skończyć jeszcze z infantawirusą, bo ja cały czas zastanawiam się nad tym, co będzie, jak te siły amerykańskie z siłami kieruskimi gdzieś tam wejdą na siebie bezpośrednio, atakując atakując tą silną stronę w Syrii i wolę myśleć, że to wolę nie myśleć, co się to wydaje. Wydaje się, że to jest dość trudne, bo poprzednika do mojego centrum, na razie mamy, to tylko jest to, że zaczęli mi wiele grobów. Ale może to nie polega na tym, żeby zrobić wszystko zupełnie na opak i nie chcąc mi zaraz ostatnio zareagować do sposób takich sympatów. Wejść, kupnąć, no bo mi się to kojarzy bardziej z takim, no nic się wyobrażać dorastających młodych ludzi, którzy chcą pokazać, to właśnie, co wam pokażę. Pójdę też na nogę, albo butem, czy proszę się, to ja pokażę, jaka ja jestem i silna. Tak mi się wydaje, że to w ten sposób wyglądało. I zwłaszcza, że i to chyba nawet ci, którzy są zwolennikami, co interwencji Trumpa podkreślają, nie ma żadnego planu dalej. To znaczy, przyjechał kwota Trump, który się wysłał tych ludzi, wrzucił kilka dodatkowych rakiet, po prostu napisze dalej. Czyli właściwie wprowadzamy do pewności kręgów. Z jednej strony do niedawna przez Stany Zjednoczone w zasadzie wystąpiły pola Rosji, kiedy miały się zwrócić tam, co było z naturami Syrii, teraz to były włącza, które są bardzo jednoznaczne i to sobie dostaną. No i na pewno nic z tego dobrego nie wyjdzie, to chyba się nie tak naprawdę, znaczy też trzeba oddać słuszność Trumpowi, może tutaj wszystkim innym, bo trudno, żeby z tego żywy jak pokazać dobrego wyszła. Bo tutaj rzeczywiście musiałoby się wszystkie strony porozumieć z tego przyszłości syryjskiej. To na razie nie ma tej retorki, to już nie wychodzi Rosja i właściwie nie ma komu tych kolejnych próbach pogodzenia, pojednania, no bo to jest właściwie na myśli, że na to dobrze nie kończy. Ale też nie wydaje mi się, że wobec tego, że coś nie wychodzi, należy nagle stosować, no właśnie nagle, pewne nowe środki, bo to nie jest kolejny brak typu, nie wiem, powiedzmy, Katar. Nie właśnie z Katarowi, albo powiedzmy też tam nas wykończyła, tylko jednak to są Stany Zjednoczone, które rządzą się trochę w tej innej prawami. To znaczy w momencie, kiedy Stany Zjednoczone coś pokazują, to by było to, że na jednostki rządzy reakcją się takiego międzynarodowego, niż że gdyby to robiła jakaś silniejsza, nie wiem, inna. Albo nawet gdyby Polska się tam zainteresowała, tam jakoś w sposób bardziej szybki. No, byliśmy na rynku, byli jednak przypomnę sygnał wysłany po to, że są wreszcie przede wszystkim, bo przecież to bomby polecone na koniec momencie, kiedy jedna kolorna przeszkoda o wybycie Stanów Zjednoczonych, więc musimy zapewne bliżej do takim kwiatu zarzucać, że ich podjęły się właśnie swoim, tym samym i Stanów Zjednoczonych i w sumie zostaje jeszcze sygnał, że w tym momencie zbliżają dwa ważne elementy, dwa ważne podmioty, które najważniejsze wszystkim jest tylko, czyli Stanów Zjednoczonych. W jakim sensie włączają się do tego?
zostało przez 54 razy. Znaczy to, że tam ktoś napisał, czekajcie, uwaga, nie wiem, bo nie ma jakiej czekajcie. Nie dostałem. No, nie wypadał, czy to też zawsze skrócie rozmawia, prowadzi rozmowę, zaraz wyjść na skór, żeby skrytykować. To chyba to nie jest chyba ten problem. Tak się wydaje, przynajmniej to źle wyrosną w innej wypadki, co? To no tak, no pisze rozmów tam od jedna strona jak film, że film jest, gdzie nie ma jakaś, nie wiem, jest sobotu, a Amerykanie to prawda, nie wiem, ale Amerykanie jest bardzo. Nie mają takiej aspiracji, że oni będą, że wykonicznicy będą porządkować świat i politykę międzynarodową i chyba na tym całkiem będą wyporządzić, tak? W porównaniu do tych, którzy myślą, że będą wyprowadzić porządek. I nie wiem, czy może na przykład, bo tutaj tak naprawdę Syria została pewnym takim polem bitwy znacznej części różnych sił od cichą świata, na czym polega drama brytyjskiego państwa. No i tutaj o to, bo no, no chyba jeszcze nie wiem, jaki kolejny brak by musiał dojść, żeby przeprzeć Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o potencjał tego, co mogą zrobić i skutki, jakie mogą też na wyrządzić. Czy ten piątkowy ostrzał w jakikolwiek sposób zmienia do Polski? Zobaczymy, co za nim dalej pójdzie. I tutaj takim niepokojącym elementem może być to, że jednak Trump jest nieprzewidywalny. I zresztą no, zobaczmy, przecież dwa tygodnie temu cały czas jeszcze mówiliśmy, jak to Trump trzyma z Putinem i Putin ma przyjaciela Trumpa i tak dalej, i tak dalej. No ale my też to nie wierzyliśmy. Przecież też było ciemne blisko związanego z tego, że z tym, że przecież Trump jest dzięki Putinowi w drużynie, że tam jest propagandy, tam Putin pomoże i tak dalej, które on wygrał. Teraz nagle to się odwróciło. Jest to albo świadczy o tym, że on jest nieprzewidywalny, albo znaczy o tym, że albo może świadczyć też o tym, że nigdy tak nie było, jak nam się wydawało. Myślę, że raczej to pierwsze. I teraz, no właśnie, nieprzewidywalne. Jeżeli to się nieprzewidywalne, to wiadomo, co będzie dalej robić. Nieprzewidywalne, ale to samodzielne. No, nieprzewidywalne, bo ona się tutaj znaczy, że się pojawia. No ale samodzielny i nierozsądny, myślę. Albo samodzielny, no nie wiem, jakoś samodzielny na oczek, tak. No bo przecież to, co on robi, już obserwując się z tych decyzji dotyczących przelotów samolotowych, że tam niektórych tam nie wolno, a teraz nie wolno telefonu po aspektem. I to jest wszystko takie samodzielne, że nawet tak bliżej niego na granicy porządkujących instytucji narodowej o Stanach Zjednoczonych. I to nie jest dobra samodzielność, że tak robi się. A wojna, w której pan odpoczywał, tylko w cywilnym ludzie, czy pan jest w jakiejkolwiek sposób zbliżony do końca tej wojny, to my chodzi do tego pana. Czym dalszy następny? I pewnie do niego tej cywilnej ludzie. Dokładnie pan ma taką wojnę, która przekazała się na wojnę, która była tak ciekawa. Słuchamy państwo polskiego radia 17 listopada do godziny 12. Czas na spotkanie z Kultury. Rozmowa kulturalna. Polski radio 24. Majki Tysza, witam Państwa i witam studio gościa wyjątkowego, fantastycznego. Dzień dobry Panu, Pan Jerzy Kochanowski. Powiem, kompozytor, aranżer, pianista, reżyser teatralny, muzyczny, ale także przyjaciół artystów, człowiek teatru, filolog, miłości poezji, co ostatnio bardzo rzadkie. To zapytam tak, proszę powiedzieć, czy spektakl zatytułowany Beksiński, obraz bez tytułu, jako spektakl multimedialny. To jest sama projekt i to jest taka chęć przeniesienia widzów surrealistyczny świat obrazów na razach. Historia tego właśnie spektaklu jest dosyć prozaiczna, dlatego że niż kolega dyrektor teatru w zasadzie porozumiał się z muzeum, że znała sposobem na to, żeby zrobić przedstawienie, a artystę, który spotkamy jest dosyć związany. Chyba najsilniej może się pandemii sprzedawać kadry, bo to nie wraca, czy to jest na okaz. Zaczynał w zasadzie, do pierwsza noc, do wspomnienia wynika, że pierwsze obrazy, że na decyzję o malowaniu kobiet, jak na tym stwierdzam, to jest w zasadzie, tak, to jest
Aczkolwiek Wydawnictwa związane z Dekcińskim, no i też śledziłem to wszystko, co on mówi, że
gniazdy, jak on powiedział, no to szczególnie kiedy już przygotowałem ten spektakl, jak za mną wyleczyć całkowicie tym wszystkim, co, co po nim pozostało. Więc wydaje się, że to jest w jakimś sensie człowiek, którego rozumiem, że jest mi bliski też, ponieważ wiele z jego wiele rzeczy, które miał w sobie, wydają się również przekładają się na to, co ja myślę o świecie. Oczywiście wystarczy to, że każdy zna się w jakiś sposób inny, takiej tożsamości jeden do jeden nie ma, ale to jest na pewno proces, która jest moim zdaniem fascynująca, ale ponieważ też jestem wielkim miłośnikiem malarstwa, więc to też było po drodze, powiedziałbym. Aczkolwiek nic nie zmienia to faktu, że obrazy lepiej jest niż opowiadać o nich w teatrze, więc problem przeniesienia tego był, ale gdyby ta propozycja dotyczyła jakiegoś malarza, którego nie lubi, to oczywiście nie byłoby. Także proszę Państwa, mają szansę Państwo się przekonać. Spektakl obecny Kiobros bez tytułu. Takie muzyczne i multimedialne widowisko w reżyserii wybitnego kompozytora pana Jerzego Satanowskiego. 12 kwietnia, Teatr Polski w Warszawie. No i jest szansa, żeby próbować odczytać, przenieść się w surrealistyczny świat obrazów Zdzisława Dolskiego i też popatrzeć, jak wyglądało takie normalne, codzienne życie artysty. Zapraszamy. Dziękuję panu pięknie. Zobacz MediaMarkt, najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co jest zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Jest Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. A ja, święta widzę na niebieskie. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje. Czyli okazje jak małe. Jest teraz na tym Coca-Cola tylko 130 za 2-litrową butelkę z Coca-Cola, 2 takich butelek, 130. Alkaweryna na jako stronie 16,99 za opakowanie 500 gramów, 16,99. Tego filmu tej święta razem. I jak co tydzień coś nowego. Jestem na mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczeniem wiedzy w życiu ich dzieci. Jak można zostać odprawidłowo poziomu magnezu? Dobrze jest podać dziecku magnezu. Korzenki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplementy diety magnezu dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zwiększenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję magnezu moim dzieciom. Nowego.
czas na refleksję w Polskim Radiu 24. Poniedziałkowo wieczorem rozmawiamy o tym, co dzieje się u nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytania. Jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje. W Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek już po 23. Zapraszam. Agnieszka Piotr-Wilna. Przywoznoszenie żywoty pokoju, nowo przedstawiono tragiczny pogibszego archiepiskopa Mirna, Chryste Boże nasz, idziemy sławą, posyłają sobie z naczelnym Twoim ojcem, i ze świętymi Bogiem i żywotem naszym Twoim Bogiem. W całej Polsce trwają uroczystości upamiętniające 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W Krakowie hołd Lechowi Marii Kaczyńskiej oddał prezydent Andrzej Duda. To jest taki dzień o głębokiej refleksji dla mnie i zadumy i przede wszystkim wspomnienia o tamtym dniu. 17 osób rannych w wypadku w Bydgoszczy w centrum miasta doszło do zdarzenia autobusu z tramwajem. Najnowsze ustalenia i rewizje w Podkapelicie prowadzi do czerwienia w sprawie piątkowego zamachu terrorystycznego w Stockholmie. Informacje dnia. Aleksandra Kudera, zapraszam. W Lesie Katyńskim trwają uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zbrodni katyńskiej. Uczestniczą w niej m.in. przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz krewni ofiar. Uroczystości zaczęły się od symbolicznego uderzenia w dzwon katyńskiego z odśpiewania hymnu państwowego. Następnie szereg poczuł ksiądz pułkownik Jan Damian. Duchowny mówił, że to miejsce stało się Golgotą dla naszych braci, oficerów spotykających w Lesie Katyńskim. Nasza dzisiejsza obecność to pamięć o nich, ale i o tych, którzy 7 lat temu wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim zginęli w katastrofie lotniczej, mówił. Po zakończeniu uroczystości polska delegacja ma się udać na miejsce katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Z kolei w Warszawie na wyjściowych przewodniczach pamięć swoich bliskich uczciły rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Na cmentarzu członkowie rodzin ofiar złożyli kwiaty i zapalili znicza. Nagrywa się 28 osób, które zginęły w katastrofie 154M. W wypadku tramwaje jadą objazdem przez Babią Wieś. Jest skarżenia w sprawie. Początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wieku i stańczań świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać Gabriela, szczęść Boże. Mój zapłać pewnie wyjęło, pozostawać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na Litwie, Anioł Pański. Mniej więcej po godzinie 12 na antenie Radia Maryja zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawił siostra Karolina Magińska i pan Piotr Zembrzuski. Choć od katastrofy smoleńskiej mija już 7 lat, to pamięć o tym tragicznym wydarzeniu jest wciąż żywa. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie gromadzą się ludzie, którzy biorąc udział w obchodach chcą uczcić pamięć 96 osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Oficjalne państwowe uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się już wczoraj. Dziś rano przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 8:41, godzinie katastrofy, odczytano apel pamięci. Teraz przed siedzibą prezydenta trwają projekcje filmów poświęconych wydarzeniom sprzed 7 lat, a ludzie trwają na modlitwie. Choć są tu osoby z całego kraju, to co ciekawe, część z nich mówi o sobie my z krakowskiego przedmieścia. Wszyscy zgodnie podkreślają, że katastrofa smoleńska zmieniła ich życie oraz poglądy na wiele spraw. Stała się tragedia narodowa. Poza prezydentem i pierwszą damą, prezydencie na uchodźstwie zginęła cała elita polska, cała inteligencja polska. Przeżyliśmy to bardzo. Największa tragedia w historii nowoczesnej Polski, która do dzisiaj jest nierozwiązana. Jakieś półprawdy krążą, propaganda. 7 lat mija, a my dalej nie wiemy, jak zginął prezydent naszego kraju z pierwszą damą. Jestem tu dlatego, że mam taki pogląd patriotyczny.
autentyczne, nie? Kocham Polskę i dlatego tu jestem. O godzinie 15 przed pałacem odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie pojawi się tam prezydent Andrzej Duda. Centralnym punktem dzisiejszych uroczystości będzie msza święta, sprawowana w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, a następnie Marsz Pamięci, który przejdzie ulicami Warszawy przed Pałac Prezydencki. Z krakowskiego przedmieścia mówiła Zuzanna Dąbrowska. W Lesie Katyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary NKWD z 1940 roku. Wzięli w nich udział m.in. krewni ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, przedstawiciele polskiego rządu, prezydenta Rzeczypospolitej i Wojska Polskiego. Głównym punktem uroczystości była msza święta. Homilię wygłosił ksiądz pułkownik Jan Domian. Jak mówił, tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Katyń stanowi tragiczne wydarzenie w dziejach Polski, które na trwałe znalazło miejsce w historii powszechnej Polski. Świata. W 77. rocznicę tej tragicznej śmierci pochylamy głowy przed żołnierzami, funkcjonariuszami i urzędnikami państwowymi, męczennikami, że krwią i życie potwierdzili przywiązanie do sprawy ojczyzny. Niech z tego miejsca płynie nauka miłości ojczyzny, lekcja patriotyzmu, która musi być siłą moralną dla kolejnych pokoleń, abyśmy dobrze używali daru wolności. Podczas uroczystości odczytano także list wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Pomimo ostatecznego zwycięstwa prawdy, której wyrazem są wybudowane staraniem Rzeczypospolitej, cztery cmentarze katyńskie, nadal pojawiają się próby zanegowania zbrodni katyńskiej, zrzucenia winy na innych sprawców, pomniejszenia liczby ofiar. Dlatego tak ważne jest kultywowanie pamięci o pomordowanych. Serdecznie dziękuję tym wszystkim osobom i środowiskom, które od wielu lat pielęgnują pamięć i z determinacją walczą o upowszechnianie prawdy o naszych rodakach i współobywatelach. Zbrodnia katyńska pochłonęła co najmniej 22 tysiące polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej. Rozkaz eksterminacji wydały najwyższe władze Związku Sowieckiego z Józefem Stalinem na czele. Masowych zabójstw dokonali funkcjonariusze NKWD. Część rodziców po raz kolejny zdecydowała, że ich dzieci nie pójdą dziś do szkoły. Ma to być forma protestu przeciwko reformie edukacji, która rozpocznie się od nowego roku szkolnego. Od kilku miesięcy rodzice 10 dnia każdego miesiąca nie posyłają dzieci na lekcje. To protest polityczny, uważa Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji. W jego ocenie jest to nic innego jak wprowadzanie zamętu. Oni wyczuli po prostu szansę na popularność tego protestu natury politycznej, protest polityczny. I wprowadzają, próbują wprowadzić zamęt do szkół. Zamęt także w umysłach dzieci, jak powiedziałem, to jest główny dzisiaj cel tych działań operacyjnych ZNT i tych środowisk protestujących. Bo przecież oni nie pytają, co będzie w praktyce nauczania. Nie pytają, jak się nauczy podstawa programowa, na której będzie nauczanie w szkołach od nowego roku szkolnego. Oni na zapas strajkują. Zmianom w nauczaniu są przeciwni także nauczyciele zrzeszeni w ZNP. Obawiają się utraty miejsc pracy. W najbliższym czasie przedstawiciele związku mają podsumować akcję. Do tej pory zebrali ponad 500 tysięcy podpisów. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę oświatową 4 miesiące temu. Przywraca ona 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Władze Pekinu obiecują nagrody za informacje o zagranicznych szpiegach. W ramach ogłoszonej dziś nowej kampanii mieszkańcy stolicy Chin za udzielenie informacji o podejrzanych osobach mogą otrzymać nawet 73 tysiące dolarów. Zdaniem stołecznego dziennika Daily
Daily, służby zagranicznych wywiadów oraz inne wrogie siły coraz liczniej pojawiają się w Chinach ze względu na otwarcie kraju na świat. Wynagradzanie za informacje o potencjalnych szpiegach ma wprowadzić dodatkową ochronę przeciwko zagranicznym służbom wywiadowczym. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 15-17 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy kraju oraz w górach i w rejonach burz okresami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. W Tatrach do 80, południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych rozmawiać będziemy o sytuacji syryjskich rodzin w Aleppo i Hasakę. Temat ten przybliży nam siostra Ani de Maria, przełożona sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku i Aleppo. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15, również w telewizji Trwam. Druga w Radio Maryja o 21.30. Po godzinie 12 zapraszamy na spotkanie z Biblią. Ewangelia według świętego Łukasza. Setnik z Kafarnaum. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie, godzien żebyś mu to wyświadczył, mówili. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nim. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się. I zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł, powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza czytali pani Halina Magowarska i pan Marek Prałat. Dobrze, dziękuję. Chcemy razem wybudować nowy dom.
Drodzy przyjaciele, zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego. To dla nas szczególny czas doświadczania nieskończonej miłości Pana Boga do każdego z nas. Pragniemy tej miłości miłosiernej dla siebie, najbliższej ojczyzny i świata. Dlatego też głosimy również przez media, głosimy tę miłość. Również przez media zainicjowane w Grodzie Kopernika to również. Kochani, chyba zauważacie, jak bardzo zależy nam na tych mediach. Uczynione przez nie jest już wiele dobra, a jeszcze mamy wiele do zrobienia. Jest jednak jeden problem, o którym niełatwo mówić. Utrzymanie tych mediów. Jest to ogromny problem, bo ogromne koszta każdego miesiąca. Teraz zaś dochodzi jeszcze zakup sprzętu. Obecny sprzęt, na którym pracujemy, ma już wiele lat i jest bardzo wyeksploatowany. Proszę sobie wyobrazić, nadajniki w prawie 130 stacjach nadawczych, one pracują już ponad 20 lat. Studia radiowe, telewizyjne, samochody transmisyjne, między innymi konsolety do realizacji programu, kamery. To tylko niektóre z potrzebnych zakupów. To są wydatki milionowe. Pewni ludzie lewacko-liberalnej opcji ciągle mijają się z prawdą i mówią w mediach, a nawet z trybuny sejmowej, jakie to bogactwo ma Radio Maryja, jakie to bogactwo ma mówiące te słowa. Mówią, że dostajemy pieniądze od obecnie rządzących. Oczywiście to jest nieprawda, ale jest to po to, by zniechęcić rodaków do wspierania tych dzieł, a wtedy upadną te dzieła, jeżeli niewystarczające będą one wspomagać. W tej sytuacji, jak zawsze, liczymy na Pana Boga, Matkę Najświętszą i na Was. Te dzieła istnieją dzięki wielu ludziom oddanym ewangelizacji, ale żywo jest wielkie. Pole do pracy jest ogromne, a nas jest ciągle zbyt mało. Prosimy Was wszystkich prosimy o systematyczną pomoc. Szczególnie zwracam się do tych, którzy jeszcze nie pomagają. Liczymy na Wasze serca. Liczymy na Twoje serce i systematyczną pomoc. Nie mów potem. Potem to często nigdy. Nigdy potem, zawsze teraz. Pomóż od zaraz. Teraz. Nie potem. I damy radę. Damy radę, a Pan Bóg na pewno to wynagrodzi. Bo to jest Jego sprawa. Dla Jego sprawy pracujemy. I dla dobra człowieka. Pozamy serce. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z cyklu Ojczyzna przygotowanego przez księdza profesora Ilia Kłaniaka. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. W ostatnich dniach do naszych domów dotarły wstrząsające informacje o kolejnych zamachach bombowych. Po Sankt Petersburgu, gdzie w zamachu bombowym na metro zginęło kilkanaście osób. Po Sztokholmie, gdzie islamista rozpędzoną ciężarówką jechał w tłum ludzi, zabijając kilka niewinnych osób, przechodniów, którzy przechodzili drogą. Przyszedł czas na Egipt. Gdzie od lat cierpią nasi bracia chrześcijanie Koptowie. Kolejny zamach w Aleksandrii i w Tantu w Delcie Nilu pochłonął ponad 40 istnień ludzkich. Na ekranach telewizji widzieliśmy przerażone twarze ludzi, krew, która pokryła posadzkę świątyni. Świat zatrzymał się z przerażenia, zadając sobie pytanie, jak powstrzymać tę falę przemocy, jak odpowiedzieć na gwałt zamachów bombowych i szaleńców, którzy przypinają do swojego ciała ładunki wybuchowe i wysadzają się w powietrze po to, by zamordować niewinnych ludzi zgromadzonych na modlitwie. Kolej zamach
duchy bombowe były jakby skonfrontowane z obrazem, który dotarł do nas z placu Świętego Piotra. Ojciec Święty Franciszek zrzeszał młodych ludzi z całego świata, zgromadzony na placu Świętego Piotra. Szedł z palmą w ręku, z gałązką oliwy, z symbolami męczeństwa i pokoju. Młodzi ludzie śpiewali jak przed 2000 lat. Ci, którzy witali Chrystusa w Jerozolimie. Hosanna synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Wzruszająca uroczystość, w której wzięli udział również młodzi z Polski z kardynałem Stanisławem Dziwiszem i młodzi z Panamy. Młodzi Polacy z biskupem krakowskim przekazywali krzyż Światowych Dni Młodzieży. Przekazywali ikonę Matki Bożej młodym przedstawicielom Panamy, gdzie w 2019 roku, czyli za 2 lata, odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Obraz młodych ludzi idących z Ojcem Świętym Franciszkiem po placu Świętego Piotra. Młodych ludzi idących z pieśnią na ustach, z palmami i gałązkami oliwnymi w rękach obudził w naszych sercach nadzieję i stał się przeciwwagą dla krwawych obrazów, jakie dotarły do nas z Egiptu, gdzie państwo islamskie zaatakowało chrześcijan koptów, powodując śmierć ponad 40 niewinnych osób. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Ten obraz młodych ludzi przypomina nam o Światowych Dniach Młodzieży. To właśnie w Niedzielę Palmową 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II po raz pierwszy wezwał młodych wierzących chrześcijan z całego świata. Zaprosił do Rzymu na plac Świętego Piotra, aby razem z nimi przeżywać uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Ta młodzież, która zgromadziła się wtedy w Rzymie na jubileuszu młodzieży, rozpoczęła wielki ruch w świecie. Dzień młodzieży, dzień młodych, a potem nazywany Światowymi Dniami Młodzieży. Młodzież wyrażała w ten sposób pragnienie pójścia za Chrystusem. Dni Młodzieży, Światowe Dni Młodzieży zrodziły się w czasie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, aby być odpowiedzią na to, co już wtedy dawało znać o sobie w świecie. Na zamachy bombowe, na przemoc, na gwałt, ale również, aby być odpowiedzią na bezsens, jaki zaczął dotykać młodych ludzi. Bezsens ideologiczny i filozoficzny, pustka życiowa i duchowa. Jan Paweł II, który znał doskonale młodzież, wiedział, że trzeba na nowo młodych zaprowadzić do Chrystusa, jak młodzieńca ewangelicznego, który przyszedł do Pana Jezusa i pytał: Panie, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Usłyszał wtedy odpowiedź: sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Jan Paweł II nie wahał się. Wiedział, że młodych trzeba prowadzić do Pana Jezusa. Również i dziś, na początku XXI wieku, w sytuacji, kiedy coraz więcej zamachów bombowych, które dotykają różne części naszego globu, Europę i inne miejsca, Azję czy Afrykę. Odpowiedź ucznia Chrystusowego to odpowiedź odważnego pójścia za Chrystusem z palmą w ręku, z symbolem męczeństwa i z gałązką oliwną, z symbolem pokoju. Zielona gałązka oliwna, która pojawiła się przyniesiona przez gołębia do Arki Noego, zawsze budzi nadzieję, że kończy się czas przemocy, kończy się czas gwałtu. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. W naszej ojczyźnie również
również wczoraj w Niedzielę Palmową wyruszyły pochody młodych ludzi i starszych z palmami w ręku, zgromadzonych wokół swoich biskupów, swoich pasterzy w Warszawie, w Krakowie, w Szczecinie, w Gdańsku, w Rzeszowie, wszędzie tam młodzi razem ze swoimi rodzicami, razem ze swoim rodzeństwem. Śpiewali radosne Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Palma w ręku budzi nadzieję, że człowiek może pokonać przy pomocy siły miłości, gwałt i przemoc. Palma w ręku dodaje odwagi dla tych, którzy się boją wychodzić. Ale numer kopacz zapowiedziano. Zapowiedziana kopacz. Bo nie wiedzą, co może się stać. Kopacz zapowiedziana. A kopacz nie przybyła, tylko ta żarzula, no. Jan Paweł II razem z młodymi jeszcze raz staje dzisiaj z nami na początku Wielkiego Tygodnia 2017 roku. Zachęca młodych, aby stanęli przy krzyżu, aby stanęli przy ikonie Matki Bożej, przy Maryi, która szła odważnie po drogach Jerozolimy, poprzez Triduum Paschalne, poprzez Golgotę, aż do chwili zmartwychwstania, aż do tego momentu, kiedy mocny film o tym, jak arcybiskup Kazimierz Nycz prowadził diabła do kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II, który inicjował Światowe Dni Młodzieży po to, aby pokazać, jak wielka jest siła jedności, wielka jest siła wspólnoty ludzi, którzy idą razem z Chrystusem, idą za Chrystusem i za Jego Matką, trzymając w ręku palmy, symbol męczeństwa, i gałązki oliwne, symbol pokoju. Jak wielka jest siła i moc tej wspólnoty, która woła Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Dzisiaj na początku Wielkiego Tygodnia, w poniedziałek Wielkiego Tygodnia, chcemy potwierdzić nasze pragnienie pójścia za Chrystusem razem z młodymi, razem ze świętym Janem Pawłem II, razem z tymi, którzy proszą Boga o pokój i opłakują śmierć, tragiczną, dramatyczną śmierć swoich bliskich w zamachach. Jest możliwy pokój, ponieważ Chrystus, który wchodzi do Jerozolimy, Chrystus, który wchodzi do świątyń naszych miast, na nasze place, razem z palmami, razem z gałązkami oliwnymi, jest Panem i Księciem pokoju. Jego pokój jest oparty na miłości, na przebaczeniu. Jego pokój wzywa młodych ludzi całego świata i naszej ojczyzny do tego, aby odważnie szli, aby nigdy nie wycofywali się, ale aby dawali świadectwo. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Był to felieton z cyklu Musząc Ojczyznę, przygotowany przez księdza profesora Jana Machniaka. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani moi, już Wielki Poniedziałek. Cmentarze są miejscem ciszy, miejscem refleksji, spokoju, modlitwy. Piramidy przypominają potęgę faraonów. Są tajemnicze dla pamięci pokoleń. Grób Pana Jezusa był wykuty w skale. To nie był dół. Wchodziło się tak, jak się wchodzi do pomieszczenia. Nasz Pan nie miał nawet własnego grobu. Dobry Józef z Arymatei użyczył Jezusowi świeżo wykutego w skale grobowca.
Policji usłużni donieśli Piłatowi. Ten oszust mówił, że gdy go zabiją, poprzednie zmartwychwstanie. Więc Piłat kazał zatoczyć kamień, zapieczętować grób, postawić strażę. Tak też się stało. Ale wróćmy jeszcze na nasze cmentarze. Ciała pierwszych chrześcijan, męczenników. Radio Koncic. Słyszymy chowano w katakumbach. A katakumby to podziemne cmentarze w ścianach powulkanicznej lawy. W wykutych niszach chowano tam chrześcijan. Tam przychodzili rzymscy chrześcijanie, aby nocą się modlić. Tam Piotr głosił kazanie. Królowie, możni tego świata mają w katedrach, w kościołach bogate grobowce. Często są to dzieła sztuki. Groby chrześcijan były przy kościołach. Stąd teren wokół kościoła do dziś nazywa się cmentarzem. Znów. Możni mają na cmentarzach kaplice, grobowce, bogate nagrobki, epitafia. Dlaczego ludzie stawiają kamienne nagrobki? Bo gdy ludzie zapomną, kamienie wołać będą. Krzyż im przypomni, że tu leży człowiek wierzący. Napis na grobie przypomni imię, a kamienie wołać będą: proszę, uzdrowaś Mario. Jezu, ufam Tobie. Stąd zmartwychwstajemy. Tylko jeden grób będzie zawsze pusty. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski.